Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich na konferencji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicja Polska. Bardzo serdecznie witam prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegę Władysława Kosiniaka-Kamysza, kolegę posła przewodniczącego Pawła Kukiza, koleżankę poseł Urszulę Pasławską i lidera listy numer 34 Zbigniewa Ziejewskiego oraz wszystkich kandydatów do parlamentu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicja Polska z okręgu 34-35. Konwencja będzie przebiegała w ten sposób, że najpierw wypowiemy kwestie programowe, natomiast później Państwo będziecie zadawali pytania indywidualne. Proszę o zabranie głosu kolegę prezesa. Szanowni Państwo, dzisiaj wiele osób zaczyna mówić o potrzebie zmian w służbie zdrowia. Szkoda, że tak późno powiem, bo już z Pawłem Kukizem kilka lat temu i kilkanaście miesięcy temu mówiliśmy o pakcie na rzecz zdrowia. Chcieliśmy go zawrzeć i z prezydentem, i z wszystkimi siłami politycznymi. Powtórzyliśmy to wezwanie 17 sierpnia w Płocku na pierwszej konwencji, kiedy tworzyliśmy pod hasłem Koalicji Polskiej nasz komitet wyborczy. Dzisiaj wzywamy wszystkie partie polityczne do podpisania paktu na rzecz zdrowia. Ponawiamy to wezwanie, ponieważ sytuacja jest dramatyczna. Szpitale powiatowe są zadłużone. Nie ma dostępności do leków, nie ma dostępności do lekarzy. Jest coraz mniej lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych. Oddajemy szacunek wszystkim tym, którzy pracują dzisiaj w służbie zdrowia, bo wiemy, jaki to jest trud biurokratyczny, ile papierów trzeba wypełniać, ile pieczątek przybijać. Sytuacja tragiczna w służbie zdrowia jest wtedy, kiedy dochodzi do momentu, gdy lekarz, pielęgniarka więcej czasu poświęcają na wypełnienie dokumentacji, na przybijanie pieczątek niż na badanie pacjenta. To jest przekroczenie cienkiej, czerwonej linii, za którą dobro pacjenta przestaje niestety, jak widać, mieć znaczenie dla całego systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli nie będzie ponadpolitycznego porozumienia, zwiększenia nakładów do 6,8 PKB, zwiększenia limitów dostępności na studia medyczne, stworzenie tak naprawdę średniego personelu, pielęgniarki jest już personelem wyższym w szpitalu, jest potrzebne opiekun medyczny, który będzie pielęgnację prowadził w szpitalach, w otwartej również służbie zdrowia. Bardzo ważne jest zmiany w polskiej psychiatrii. O tym mówiliśmy wczoraj na spotkaniu z naszymi kandydatami. Niedofinansowanie psychiatrii dziecięcej, innych dziedzin psychiatrii, również osób dorosłych. Brak lekarzy, brak specjalistów w tej dziedzinie, brak dostępności. To jest tragedia dla kolejnych pokoleń Polski. Tak się dzieje w wielu obszarach. Trzeba doprowadzić do większej dostępności do szczepień. Trzeba sprawić, żeby też posiłki w szpitalach były z najlepszej jakości żywności, żeby ta żywność i posiłki dostępne w szpitalach po prostu były i zbilansowane, i dietetycznie przygotowane, ale też dobre i smaczne, tak żeby można było spokojnie powierzyć pod opiekę nasze dzieci, naszych rodziców, nas samych w wszystkich szpitalach w Polsce. Jak nie będzie koordynatora, nie będzie zmiany wycen usług medycznych, nie będzie postawienia na opiekę długoterminową, nie będzie lepiej w służbie zdrowia. Mamy cały program przemyślany, finansowania, przesunięcia 2% składki rentowej na rzecz służby zdrowia, to jest kilkanaście miliardów od razu, to jest zawarte w naszym programie. Wszystkie partie polityczne, czy te, które dzisiaj sprawują rządy, czy te, które idą do wyborów, niezależnie gdzie się znajdą po wyborach, czy w rządzącej większości, czy w opozycji, muszą dzisiaj zadeklarować chęć zmian w służbie zdrowia. To nie jest projekt, który jest kontrowersyjny, bo wszyscy widzimy potrzebę. Jeżeli szpitale są zadłużone na ponad 13 miliardów złotych, to jak może ktoś mówić o bilansującym się budżecie, o budżecie bez deficytu? No to trzeba wyjść do ludzi i zobaczyć, co się dzieje. Jeśli mogę parę słów wtrącić. Szanowni Państwo, dopóki żyjemy w państwie partyjnym, czyli w państwie, w którym to obozowi liderzy partyjni ustalają, kto znajdzie się w parlamencie, dopóki nie będziemy państwem obywatelskim, to istnieje bardzo marna szansa na zreformowanie służby zdrowia, ponieważ reforma, by ją wprowadzić w życie, wymaga co najmniej kilkunastu lat. Natomiast konstrukcja ustrojowa Polski powoduje, że jedna partia ma władzę jedną, maksymalnie dwie kadencje. W ciągu 8 lat nie zreformujemy służby zdrowia, natomiast co pojawia się jakaś opcja nowa polityczna, to ma swój własny pomysł na reformę właśnie tego bardzo, bardzo poważnego, bardzo ważnego dla nas działu.
Ja tutaj wspomnę, jeszcze raz nawiążę do słów Władka. Pamiętam doskonale sytuację, kiedy przy okazji objęcia przez ministra Szumowskiego właśnie opieki ministerialnej służby zdrowia złożyliśmy propozycję w obecności prezydenta, by stworzył coś na zasadzie okrągłego stołu, by wszystkie opcje polityczne wspólnie pracowały nad kompleksowym projektem reformy służby zdrowia, a następnie zobligowały się, podpisały porozumienie, że bez względu na to, kto obejmie w kolejnej kadencji władzy, jeszcze kolejnej, reforma będzie wdrażana w kształcie ustalonym wcześniej. Proszę Państwa, nikt oprócz Władka i mnie nie chciał tego, takiej drogi wybrać. Tak. Natomiast w wielkim skrócie, ja akurat mam sytuację w domu rodzinną taką, że od 20 lat mam na co dzień styczność ze służbą zdrowia. Poza tym jestem, mój świętej pamięci ojciec był lekarzem, ta tematyka jest mi bardzo dobrze znana. Szanowni Państwo, nie może być tak, że pacjent jest dla systemu, a nie system dla pacjenta. Jak ja nam bym miał opowiadać o różnych perturbacjach i różnych przygodach, w cudzysłowie, które przy okazji pobytu mojego dziecka w szpitalu przechodziłem, to jest horror. Gdybym ja nie był osobą, no, z racji na zawód muzyka, na show biznes, osobą majętną, to ja nie wiem, jak byśmy sobie z tym wszystkim dali radę. To znaczy, sytuacje, na przykład powiem o rzeczach małych, ale które mogą ludziom naprawdę bardzo komplikować życie. Refundacja leku. Żeby zrefundować niektóre leki, pacjent musi jechać do szpitala, położyć się tam na 24 czy na 48 godzin i wtedy lek jest refundowany. O ile mnie stać na to wyjechać z żoną i córką do Warszawy 700 km w dwie strony, to proszę mi powiedzieć, co ma powiedzieć samotna kobieta wychowująca dziecko, mieszkająca w Ostrzykach Dolnych, która musi jechać, do pilebie wiąże koniec z końcem, musi jechać do Warszawy, przespać się oczywiście gdzieś na korytarzach, bo przecież nie w hotelu matki i dziecka, bo jest za drogi, po to, by dostać refundację leku. Gdzie tu jest logika? Gdzie jest logika w sytuacji takiej, gdy dziecko jest prowadzone przez szpital pediatryczny przez 18 lat i na przykład celem jest przeszczepienie, ale musi w wieku 18 lat zmienić placówkę i iść do szpitala dla dorosłych. Dlaczego? Przecież to są te same pieniądze. Jak to wpływa na psychikę też dziecka, które się wychowywało wreszcie w tym szpitalu i nagle nie dość, że jest problem na przykład z pobraniem, z szczepieniem, oprócz tego musi zmieniać szpital na szpital dla dorosłych, który nie posiada żadnej wiedzy, nie posiada takiej wiedzy, jaką posiadał szpital psychiatryczny, taki pediatryczny. I takich przykładów jest mnóstwo. Jest rzeczą straszną, że takie rzeczy można załatwić pod stołem. Jakieś różnego rodzaju rzeczy i tak dalej, ale my nigdy z takich rzeczy z moją rodziną nie korzystaliśmy. Nawet często dziecko mówiło, dlaczego tato, jeżeli mamy możliwości takie i takie, ja muszę tak jak inne. Ja mówię, masz być ambasadorem tych dzieci, masz być ambasadorem tych dzieciaków, którymi państwo i ten system nie chce się zająć. Zwróćcie Państwo uwagę, dwa miesiące temu chyba, około dwóch miesięcy temu dzieciak mój miał przeszczep z 13 na 14 w nocy. Zamieściłem zdjęcia szpitala Dziesiątka Jezus w Warszawie. Wejście, i to podkreślam, wejście od ulicy Nowogrodzkiej. Tej samej ulicy, gdzie obecny naczelnik państwa, wódz państwa z tą swoją świtą siedzi i wymyśla przeróżne marketingowe pułapki na wyborcy. Szpital jest zrujnowany. To byli prekursorzy transplantologii. Sypie się dach. Karetki na podjazdach z ludźmi wymagającymi przeszczepów łamią amortyzatory. Zwróćcie Państwo na to uwagę. I podkreślam raz jeszcze, wejście od Nowogrodzkiej. Ja mam, jak zagrożba mnie, wierzę w Waszą dobrą wolę, poprawę służby zdrowia, bo Wy mieszkacie obok, funkcjonujecie obok, mówię o tej Nowogrodzkiej i nie widzicie problemu. Być może sytuacja polega na tym, że grunty w tym miejscu są warte 3 miliardy złotych i chce się po prostu to wszystko spacyfikować, wydać i szpital i zarobić na tym kasę. Nie wiem. Chętnie bym zapytał o to służby specjalne. Natomiast będąc wiceprzewodniczącym do niedawna Komisji Służb Specjalnych, wiem, że nie ma to żadnego sensu, ponieważ one i tak są podporządkowane partii politycznej, która ma wejście od Nowogrodzkiej.
Widzicie, jakie są emocje. To Baruch jest wyrazicielem nie tylko swoich przeżyć w ochronie zdrowia, ale rodziców, opiekunów, tych wszystkich, którzy mają dzieci chore, które potrzebują wsparcia. Ale teraz coraz częściej będzie opieka nad osobą starszą, nad naszymi rodzicami, nad naszymi dziadkami. To jest cała sfera, która musi być dofinansowana. Kto nie podpisze paktu na rzecz zdrowia? Kto nie podpisze paktu dla zdrowia Polaków? Ten nie chce zmian tego systemu, nie chce po prostu dostępnej służby zdrowia. My jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska w tej sprawie. Obszar służby zdrowia to jedna rzecz. Drugą rzecz, którą chcę Cię poruszyć tutaj w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim, to jest siła tego regionu i siła Polski. Marką Polski za granicą jest polska zdrowa żywność. Najlepsza żywność produkowana przez naszych gospodarzy, naszych rolników, zdrowa żywność. Po pierwsze sprzedaż bezpośrednia. To będzie wtedy najlepsza żywność od razu na naszych stołach. Zbliżenie producenta z konsumentem. To jest to połączenie miasta i wsi. Wielu chce różnicować, a jedni z miasta, drudzy ze wsi. My chcemy łączyć. Łączymy Polaków, łączymy Polskę, łączymy wieś z miastem przez stół, przez najlepsze produkty rolne, przez najlepsze polskie produkty rolno-spożywcze, które może dostarczać rolnik bezpośrednio na stół. Dzisiaj rano byliśmy na targowisku w Olsztynie, rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, z rolnikami skupującymi. Oni chcą wsparcia dla polskiego małej przedsiębiorczości, małych rodzinnych firm. Ta sprzedaż bezpośrednia będzie umożliwiała. Dostępność na bazarach musi być darmowa. Nie może być tak, że rolnik będzie jeszcze ponosił koszty wystawienia swoich produktów. Zniesienie VAT-u na żywność ekologiczną. Zniesienie VAT-u naprawdę bardzo szybko się zwróci, dlatego że jeżeli będziemy, na logikę, jeżeli będziemy jeździć zdrową żywność, to rzadziej będziemy musieli korzystać z opieki zdrowotnej. To jest proste. Natomiast jedna, znowu tutaj wrócę do takich ogólnikowych określeń, na pewno trzeba skończyć z sytuacją, kiedy w Polsce przedsiębiorca jest traktowany jak potencjalny przestępca. Bo to są rzeczy niedopuszczalne, żeby w Polsce na dźwięk telefonu wyświetlać się izba skarbowa, człowiek chciał się rzucić pod pociąg już na dzień dobry, nie wiedząc, o czym oni się w ogóle będą chcieli powiedzieć. W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z sytuacją taką, że kiedy dzwoni urzędnik, to po prostu pyta, czy jeżeli zauważy jakieś tam wahnięcia i tak dalej, to dzwoni z pytaniem, czy pan czasem nie ma jakiegoś problemu, czy pan czegoś nie zrozumiał, w czym możemy panu pomóc. A tutaj na dzień dobry, jak ci dzwoni ze skarbówki w telefon, to widzisz w podświadomości pana Ziobry i oddział ZOMO stojący pod drzwiami w nowych mundurach. Więc to są rzeczy niedopuszczalne. Obciążanie, z czego ja w ogóle pojęcia nie mam, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce. Ja jestem ogromnym zwolennikiem podniesienia pensji minimalnej, ale z czegoż wy te pieniądze weźmiecie jeszcze w tak krótkim czasie? Z czego? Jeszcze w sytuacji takiej, kiedy mikroprzedsiębiorcę wali się, podnosi się mu ZUS już do 1500 zł, my musimy koniecznie wprowadzić, koniecznie, jeżeli będziemy mieli wpływ na władzę, koniecznie musimy wprowadzić dobrowolność, czy jak gdyby wakacje ZUS-owskie. Wakacje. Ludzie często, na przykład tutaj przyjeżdżamy przez Mazury, wczoraj miałem też taką refleksję, jadę ze swoim asystentem i mówię: Zbyszek, popatrz, pozamykane te wszystkie smażalnie, te wszystkie rzeczy, czyli nie zarabiają pieniędzy przez całą zimę, dlaczego on ma w zimie ZUS płacić? Z jakiej paki? Normalnie dorosły mężczyzna wypracowuje sobie minimalny ZUS w ciągu 25 lat pracy mniej więcej, a mikroprzedsiębiorstwa na taką to minimalną emeryturę, tak, minimalną emeryturę. Natomiast przedsiębiorca pracuje całe życie, mikroprzedsiębiorca pracuje całe życie, dajcież mu odpocząć, a nie wolą polityczną podwyższać średnią pensję, przepraszam, średnią pensję minimalną. Ja przepraszam, jestem rozemocjonowany tymi wszystkimi. Niepotrzebnie zaczynaliśmy od służby zdrowia, bo jako żywo mi cała sytuacja sprzed 20 lat nie stanęła przed oczyma. To bandyckie państwo. O to chodzi też, że my jesteśmy w tym naturalni, jak widzicie państwo, i w naszych konferencjach. My nie musieliśmy ubierać żadnych szat na te wybory, bo inni się przebierają teraz w szaty takich pokojowych osób, które chcą pokoju w polityce, normalności, zasypywania rowu, a przez 3 lata pluli na siebie z jednego obozu do drugiego, walili się maczugami nienawiści po głowach, a teraz będą piękne szaty pokoju i spokoju ubierać na siebie. Mało tego, jeszcze jakie przy okazji robią perfidne numery.
Bo jeżeli mówi się, że okres na zbieranie podpisów skraca się do 3 tygodni i argumentuje się po tym, żeby jak najcichsza była ta kampania, żeby nie było wzajemnej nienawiści, no to przecież to jest bandytka. To jest bandytka, bo to jest ewidentnie zamierzeniem było wycięcie wszystkich mniejszych opcji politycznych. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość, to już nie było tylko moje wrażenie, ale również wydało wyrok polityczny. Wyrok polityczny tak na PSL, jak i na Kukiz 15, ale w jedności siła. Nie udało się, powiem, się nie uda jeszcze. Damy radę ten postbolszewicki ustrój wyprowadzić z sali. Z całą pewnością. Już być może teraz. Nie bądźcie tacy pewni, że samodzielnie władzę obejmiecie. Nie bądźcie tacy pewni, że będziecie znowu władni, mieć całe państwo w garści, upolitycznić absolutnie wszystko. Na pewno będziemy stanowili przeszkodę przy zawłaszczaniu państwa, bo mogę jednego jestem pewien, szanowni państwo, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość znów samodzielnie objęło władzę, to pierwszą rzeczą, jaką dokona, to będzie atak na samorządy. To będzie absolutne zawłaszczenie samorządów, to będzie zmiana PKW, to będzie zmiana ordynacji w samorządach, to będą burmistrzowie, wójtowie, prezydenci wybierani przez rady, czyli upartyjnienie państwa od A do Z. Powrót do czasów gomułkowsko-salasyjnych. Ostatnie już kilka zdań, bo oddajemy głos naszym kandydatom, dobrym gospodarzom i dobrej gospodyni, która stoi tutaj na czele listy w Olsztynie. Ale jestem zobowiązany, bo powiedzieć jeszcze kilka zdań o rolnictwie, o polskiej wsi, która została wyzyskana w wyborach i odrzucona. Tak można wyzyskać ziemię i ją porzucić, zostawić, odrzucić, wyjałowić i zniszczyć. Tak zostali wykorzystani i odrzuceni polscy rolnicy, polscy gospodarze. Dzisiaj zaraz jeden z naszych kolegów, jeden z kandydatów będzie mówił o tym, co trzeba zrobić na rynku bydła. Jak najszybsza interwencja państwa, podniesienie ceny, wykup i sprawienie tego, żeby opłacalność w rolnictwie przynajmniej na minimalnym poziomie była. Mówią o pensji minimalnej, a czy w rolnictwie jest jakakolwiek pensja minimalna? Nie ma stabilizacji dochodów rolniczych, nie ma otwartego rynku na wschód. Jesteśmy za otwarciem rynku na wschód, też zmniejszeniem jakichkolwiek kontyngentów sprowadzanych do Polski. Dlaczego europosłowie PiS-u wstrzymali się od głosu rok temu, kiedy było głosowane na poziomie europejskim zwiększanie kontyngentów na zboże, a nawet na miód z Ukrainy? Trzeba to zablokować, a trzeba odtworzyć mały ruch przygraniczny z obwodem kaliningradzkim. To jest postulat PSL-u, to jest postulat Koalicji Polskiej, który powtarzamy już od miesięcy, od lat można powiedzieć. Nie ma powodu na zamknięcie tego ruchu, nie ma powodu na zamknięcie handlu ze wschodem. Embargo jest jednokierunkowe. Na polskie produkty na wschód, ale rosyjski węgiel wjeżdża do Polski 20 milionów ton może wjechać w tym roku. I mało tego, przy okazji 20 milionów ton ruskiego węgla. Szanowni Państwo, my mamy, gdybyśmy, co PiS obiecywał już przez całe lata, przy każdej kampanii, mamy węgiel koksujący, węgiel energetyczny w hełmie. Urobek szacowany byłby roczny na 7 milionów ton, czyli 1/3 tego, co sprowadzamy z Rosji. Ale jednak ktoś musi mieć w tym po prostu interes. Ja znam ten ustrój, jestem przekonany, że ktoś ma po prostu, tak jak w przypadku rozwalenia szpitala na Lindleya, wejście od Nowogrodzkiej, ktoś ma też interes w sprowadzaniu tego ruskiego węgla. Koleżanka Polska. Tak jest. Skoro mowa o dobrych gospodyniach i dobrych gospodarzach, to warto powiedzieć o tym, że polska polityka potrzebuje zarówno nowej wizji, nowego porządku działania kraju i nasz program obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego, ale też potrzebuje ludzi, którzy są z krwi i kości, są osadzeni w swoich regionach, znają problemy i mają propozycje na rozwiązanie tych najważniejszych rzeczy i najważniejszych problemów, które dotyczą ich regionów, subregionów, powiatów. Olsztyn, stolica Warmii i Mazur, jak na tlen czeka na obwodnicę północną. Dzisiaj na naszych oczach też rozgrywają się sprawy dotyczącej drogi numer 16, która jest kręgosłupem Warmii i Mazur. To, co jest nam proponowane, to wariant C, który tak naprawdę zniszczy nasze, to, co mamy najcenniejsze, czyli przyrodę, ale też idzie w poprzek opinii społeczeństwu lokalnego, poprzek tego, o co proszą samorządy. My będziemy słuchać zarówno ludzi, jak i doprowadzimy do tego, że wariant, który będzie wybrany, będzie najmniej ingerował w środowisko przyrodnicze. Kolejna kwestia to rzeczywiście mały ruch graniczny,
ale też rozpoczęcie w ogóle cywilizowania relacji handlowych, gospodarczych z naszymi wschodnimi sąsiadami, z obwodem kaliningradzkim, z Rosją. To jest dla nas bardzo wielkie wyzwanie. Warmia, Mazury, chociaż w 20% jest pokryta wodami powierzchniowymi, to ciągle mamy ogromny problem z zarybianiem. Trzeba ukrócić odłowy sieciowe na wielkich jeziorach mazurskich. To może być raj dla wędkarzy nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Taki jest nasz postulat. Ja chcę powiedzieć, od kiedy zajmuję się polityką, zawsze wspieram kobiety i zawsze działam na ich rzecz. I inicjatywa dotycząca dobrowolnego ZUS-u, gdzie dotyczy w bardzo dużej mierze kobiet, bo chociaż 30% kobiet to przedsiębiorczycy, to większość mikroprzedsiębiorców to są właśnie kobiety. I kobiety prowadzą swój biznes, ale jednocześnie muszą dbać o rodzinę, o swój dom. W związku z tym jest to bardzo ważny postulat, na który czekają kobiety. Tak samo jeśli chodzi o emeryturę bez podatku. O 40% średnio niższa jest emerytura kobiet w stosunku do mężczyzn. Nie tylko dlatego, że po prostu zarabiały mniej, ale też dlatego, że czas swój poświęcały na wychowanie rodziny. I to jest bardzo ważna kwestia dla polskich kobiet, bo feminizm nie powinien się koncentrować na końcówkach, czy ktoś się nazywa posłem, czy posłanką. Feminizm to jest wolność ekonomiczna, i stabilizacja ekonomiczna kobiet. I na końcu też jako kobieta, matka, polityk powiem tak, chyba wszyscy czujemy, jak bardzo kraj jest podzielony, jak bardzo nasze rodziny są podzielone. I mam taki apel do wszystkich. Zacznijmy, zamiast zastanawiać się nad tym, co nas dzieli, zacznijmy zastanawiać się i szukać tego, co nas łączy, co łączy Polaków, a łączy nas Polska. Kolega Zbigniew Ziejewski, lider w okręgu 34. Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę na dramat, jaki występuje w polskim rolnictwie. Mianowicie ostatnio odbywają się dożynki zarówno gminne, powiatowe, parafialne. Niebawem będą wojewódzkie i rolnicy mówią o jednym rzeczy. Mianowicie mimo suszy, która występuje w całym kraju, rząd ogłosił suszę, ceny produktów rolnych spadły o 30%. Mamy państwową spółkę Elewar, która w ogóle nie gwarantuje stabilizacji cen. I rolnicy się pytają, dlaczego? Dlaczego spadają ceny produktów rolnych? Są to ceny najniższe od kilku lat. Kolejną rzeczą, którą się spotykam podczas tych moich objazdów, jest to, mówią, kolego, będziesz prezesem, zagłosujemy, ale co zrobisz w kierunku ASF-u? ASF już jest w całym województwie prawie warmińsko-mazurskim, stoi u granic Lubawy Nowego Miasta. Największe zagłębie trzodowe, jakie jest na Warmii i Mazurach, to jest w tych dwóch gminach, w tych dwóch powiatach. I tam już blisko nas są czerwone tablice. To jest dramat, że przez w ciągu 4 lat nic nie zrobiono w kierunku ASF-u i on się posuwa w największe zagłębie trzodziarskie na terenie Warmii i Mazur. Trzecią rzeczą, taką bardzo ważną, na którą rolnicy mi zwracają uwagę, to jest ONW. Szanowni Państwo, 25% polskich wsi na Warmii i Mazurach straci w nowym rozdaniu dopłat ONW, straci 176 zł do hektara. Rolnicy się pytają, dlaczego? Województwo warmińsko-mazurskie leży na północy kraju. Najniższy okres wegetacyjny ma, najkrótszy, 30 dni najkrótszy do reszty kraju i będzie miało zabrane 176 zł do 1 hektara. Pytają się mnie, dlaczego? Co PSL zrobi w tym kierunku? Powiedziałem, że poprzez izby rolnicze i poprzez powołane komisje będziemy stanowczo działać, żeby zarówno przeciwdziałać ASF-u, przeciwdziałać ONW, że te rzeczy to biorą priorytetowe do załatwienia. I rzeczą najważniejszą, co rolników bulwersuje, powiedziano, bo mówi się ostatnio, że mamy 3000 dostaniemy, 4000 dostaniemy złoty. Wszystkie grupy społeczne się cieszą z tego, że tak będzie, że rząd tak proponuje. A rolnicy mnie pytają, kolego, a co z nami? Ja się pytam, o co chodzi? Przecież my mamy nasze chorobowe 10 zł dziennie. Czy ktoś w tym kierunku zadziała? Co robi rząd w kierunku poparcia dla rolników? Tyle lat. 10 zł jeden dzień chorobowy, czyli 22 dni robocze, 222 zł za miesiąc. Kto najmie pracownika za 220 zł? Czy coś w tym kierunku robimy? Powiedziałem, zajmiemy się tym. To są priorytetowe 3 rzeczy, które my będziemy się zajmować i to będzie nasze ego, które będziemy w tym Sejmie, o to będziemy zabiegać i o to będziemy walczyć. I na pewno rolnikom w tym temacie pomożemy. Dziękuję. Kolega Radosław Król, okręt 35. Szanowni Państwo, żyjemy w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.
Pamiętajmy przede wszystkim o jeziorach. Jeziora dzisiaj wszystkie zarastają. Odwiedzają nas turyści z całego kraju, chcą wędkować i jest z tym ogromny problem. Jeżeli nie zadbamy o jeziora, które są tysięcy lat już na naszym terenie, to nie zostawimy ich takim samym, jak są dla naszych pokoleń. Chcę powiedzieć, że dość wojny rybacko-wędkarskiej. Nie problem tkwi w wojnie rybacko-wędkarskiej, ale problem jest z przepisem. Przepisy powinny chronić niektóre jeziora, które powinny być zadbane, które powinny być chronione, które powinny być też oczyszczane. Brak środków również na rekultywację jezior. To jest poważny problem nie tylko nas, ale całej Polski. Chcielibyśmy być liderem w tym jako region, żeby dbać prawidłowo o nasze czyste jeziora. Zadbajmy o to wszyscy razem. Dziękuję. Kolega Andrzej Kurządkowski, 35 okręg. Proszę Państwa, wczoraj województwo podlaskie, dzisiaj warmińsko-mazurskie, czyli dwa województwa, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą w kraju. Co słyszymy od rolników? Rolnicy mówią tak, że od czasów rządów Balcerowicza nikt tak nie wyczyścił kieszeni rolników, jak ostatnie 4 lata rządów PiS-u. Dzisiaj z tego miejsca apelujemy do rządzących, by natychmiast i bez zbędnej zwłoki podjęli interwencję na rynku wołowiny. Hodowcy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Ceny spadły o 50% poniżej kosztów produkcji. Nie są winni temu hodowcy. Winni są temu rządzący, dlatego że brak finansowania inspektorów weterynaryjnych oraz tak zwana słynna konferencja irańska doprowadziła do tego, że utraciliśmy rynki zbytu na wołowinę. Wołowina w Europie Zachodniej jest droższa o 50%. Jeżeli dzisiaj Agencja Rezerw Materiałowych nie wykupi nadwyżki wołowiny po cenie minimalnej, minimum 8 zł, będziemy mieli dramatyczną sytuację w kilkudziesięciu tysiącach gospodarstwach. Dzisiaj już do tych gospodarstw zajeżdżają komornicy i firmy windykacyjne, więc te działania są niezbędne w tej chwili i w tym momencie. Druga sprawa, bardzo ważna dla rolników, którzy nam zwracają uwagę, jest to wstrzymanie importu zboża ze wschodu. Ceny, jak to już zostało powiedziane, są sprzed 10 lat, które w tych żniwach są oferowane dla rolników. Elewar nie istnieje jako firma państwowa, która by mogła zagospodarować i narzucić dyktatę, jeżeli chodzi o ceny. Dzisiaj sprowadzamy z Rosji gaz, ropę, węgiel, zalewani jesteśmy nawozami rosyjskimi, a w Moskwie nie możemy sprzedać kilograma jadu. Więc jaka to polityka jest? Z jakiej pozycji? Jest to z pozycji leżącego, a nie mówiąc, że klęczącego. Dziękuję. Henryk Falkowski. Kukiz 15. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne w tych wyborach jest to, że partia o 120-letniej tradycji, Polskie Stronnictwo Ludowe, przejęło pewne punkty programu Kukiz 15. Myślę tutaj o ordynacji mieszanej po to, żeby do polityki weszli nowi ludzie. Myślę również o tym, żeby prokurator generalny został całkowicie odpolityczniony w ten sposób, że obywatele będą wybierać w wyborach powszechnych tego ważnego urzędnika. Podobnie powinno być z rzecznikiem praw obywatelskich. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich wyborach coraz mniej młodych ludzi idzie głosować. Dlatego powinniśmy pomyśleć o studentach, o tym, żeby polscy studenci otrzymali, podobnie jak polskie dzieci, 500 zł na miesiąc, bo koszty studiowania są też wysokie. I proszę pamiętać o tym, żeby emeryci w końcu przestali płacić podatki, tak jak w innych państwach. Oni płacili podatki przez całe życie, składali się na emeryturę i dosyć, ręce precz od emerytów. I jako nauczyciel, który w szkołach holsztyńskich uczy od 30 lat, będę starał się zwracać uwagę na edukację. Dosyć bałaganu, dosyć chaosu, dosyć pseudo-reform w edukacji. My, nauczyciele, nie wiemy, jak będzie wyglądała matura po nowym 4-letnim liceum. Tego jeszcze nigdy nie było. Myślę również, że wydłużenie pracy czasu szkół o parę godzin doprowadza do sytuacji niebezpiecznej dla dzieci i młodzieży. W mojej szkole ponad połowa uczniów dojeżdża spoza Olsztyna. Oni będą musieli o godzinie 17 wracać
do domu. Gdzie są te autobusy? Czy one rzeczywiście będą mogły je odwieźć? Dzień jest coraz krótszy. To po prostu zagraża bezpieczeństwu naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o pytania indywidualne do kandydatów do parlamentu. Telewizja Olsztyn, Eugeniusz Domański. Chciałbym zapytać panów przewodniczących, jak oceniają pracę mediów publicznych z ostatnich lat i żeby ocenili, wyrazili swoją opinię na ten temat. I ponadto chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie przebiegają prace nad ustawą o radiofonii i telewizji, która pani Śledzińska-Katarasińska i Iwona prowadzi od 2011 roku, a efektów nie widzimy. Ponadto ze strony Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wpłynęły pewne propozycje, żeby zachować pluralizm informacyjny, o wzmocnieniu roli telewizji lokalnych, telewizji regionalnych, gdzie w świecie, w Europie, prawie we wszystkich krajach jest współfinansowana ze środków samorządowych, rządowych. Proszę przedstawić Państwa opinię. Szanowny Panie, no gdyby Pan mi to zadał to pytanie w tej specjalnej audycji po godzinie 22, to ja bym z Panu chętnie odpowiedział, co ja sądzę o telewizji polskiej. A w tej chwili mogę Panu powiedzieć, że komuniści w swojej propagandzie wykazywali więcej subtelności niż obecna ekipa TVP. Co do tego nie mam wątpliwości. Nie są temu winni ludzie, którzy na przykład są na tego typu spotkaniach, tylko winna jest Warszawa i ten układ Nowogrodzka, Kurski i tak dalej, i tak dalej. Ja posiadam zresztą materiały takie, które świadczą o sterowaniu telewizją, o wykorzystywaniu telewizji publicznej do celów propagandowych służących partii politycznej PiS-owi i tak dalej. Nie zastanawiam się ujawnić, czy nie ujawnić. Zobaczymy, jak pan będzie zainteresowany, to ja panu mogę przeczytać ten stenogram z takich różnych spraw ciekawych dotyczących TVP. Jeżeli chodzi o finansowanie, ja się nie mogę pogodzić z sytuacją taką, kiedy na siłę podatnikowi są wydzierane pieniądze na propagandę tylko jednej partii politycznej. To są te, ile myśmy ostatnio, Miliard 280. Poszło i ty, czy chcesz, czy nie chcesz, masz płacić, bo żeby pan prezes się cieszył, że fajne programy lecą. Ja się dziwię, że tak mało rodeo jest. Stosunek do telewizji. Trudno coś dodać więcej do tego, bo to jest cała prawda o telewizji rządowej, bo to nie jest telewizja publiczna, miano publiczne nie należy się dzisiaj, to jest telewizja Kurskiego. I tak naprawdę autorem dzisiejszych sukcesów i tego sukcesu sondażowego, który możemy obserwować od miesięcy partii rządzącej, nie jest prezes Kaczyński czy premier Morawiecki, jest prezes Kurski z telewizji. On jest autorem tych sondaży i jeżeli nie dojdzie do zmian odpolitycznienia telewizji, od żadnej, ja naprawdę chciałbym, żeby żadna partia nie miała wpływu na to, co się dzieje w telewizji, która mam nadzieję kiedyś będzie publiczna, to nigdy nie będzie normalnie. Jeżeli będzie propaganda z jednej strony, to nie ma szansy na normalność. I zatruwanie ciężką chorobą nienawiści, ten hejt, który się leje, to jest podział społeczny. To jest bezpieczeństwo Polski, które jest zagrożone przez gigantyczny podział społeczny. Trzeba po prostu z tym skończyć. Jeśli można, Wacław Brudek, Olsztyn 24. Ja do pana Piotra Żuchowskiego, bo widzę tak blisko pana Pawła Kukisa się trzyma. A chciałem przypomnieć, że no przecież nie tak dawno pan Paweł Kukiz dość negatywnie wypowiadał się o PSL-u. Jak się pan... Jedna rzecz podstawowa. Ja już mam dość pytań, które nie mają, szczerze mówiąc, mają, wie pan, takie znaczenie jak zeszłoroczny śnieg.
Bo co to ma, proszę pana, dla historii Polski, dla dobrobytu społecznego, co Kukiz powiedział w jakimś tam momencie artysta swoich emocji. Jak pan zwrócił uwagę, co ja mówiłem o Platformie, o PiSie, o wszystkich, o panu, co mógłbym powiedzieć na przykład, że pan mnie sprowokuje, a potem pana przeprosić i tak dalej. Proszę pamiętać, ja nie jestem rasowym politykiem, który tutaj ma wszystko wykalkulowane, tylko jestem człowiekiem żywiołowym, człowiekiem emocjonalnym. Gdyby nie poznał Władysława Kosiniaka-Kamysza przez te 4 lata, gdyby nie poznał Piotrka Zgorzelskiego, przede wszystkim te dwie osoby, Uli, przepraszam, że o Uli zapomniałem, i to nie ze względu na kampanię, tylko czy Uli Pacławskiej, to szanowny panie, ja bym prawdopodobnie takiego porozumienia nie podpisał. Natomiast ja zadam inaczej. Co pan widzi złego w postulatach Kukiz 15 i PSL-u, tych obywatelskich postulatach, skoro pan rozpoczyna rozmowę, że Kukiz powiedział dupa na przykład, czy coś takiego? Co to ma za znaczenie? Niech pan powie, co jest złego w tych postulatach? Panie Pawle, było pytanie do mnie, ja odpowiem, szanowni państwo, Pawły, Szawły już tak mają. Święty Paweł z Tarsu, zanim stał się świętym, był przeciwko chrześcijanom. Paweł Kukiz znalazł swoją drogę. To, co powiedział w przeszłości, pewnie powiedział szczerze, bo jest osobą, która mówi z absolutną szczerością i prawdą o tym, co czuje. Dzisiaj mówi językiem, który mi najbardziej przypomina język Wicentego Witosa, czyli językiem prawdy, nazywając rzeczy po imieniu. I to, że Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj w Koalicji Polskiej wspólnie idzie do wyborów parlamentarnych z Pawłem Kukizem, jest ogromnym wspomaceniem programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ Paweł Kukiz wprowadził elementy, o których w tym państwie zapomnieliśmy. Mianowicie to, że państwo tak naprawdę należy do obywateli. I to jest ogromny wkład Pawła Kukiza, wprowadzenie w życie postulatów, które zostało przyjęte przez Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli postulatów również ustawy antykorupcyjnej, również postulatów proobywatelskich, wprowadzenie, wejście ich w życie powoduje, że patologie znikną we wszystkich partiach politycznych. Wszystkie partie polityczne w Polsce są dotknięte jakimś tam stopniem patologii. Pan doskonale o tym wie, że w momencie, gdy jedna partia obejmuje władzę, zawłaszcza wszystkie spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, tworzy się nepotyzm i tak dalej, ale tylko PSL zainteresowany był wpisaniem do swojego programu postulatów Kukiz 15, które te patologie likwidują. Ustawa antykorupcyjna, antysitwowa, możliwość kontroli obywatelskiej nad władzą. Ani pan prezes Kaczyński, ani Platforma Obywatelska, ani SLD, ani Wiosna nie chciało słyszeć ani słowa o na przykład zmianie ordynacji wyborczej. Pan prezes Kaczyński nie chciał słyszeć o żadnym z postulatów Kukiz 15. Uważa, że ten ustrój jest świetny, że Polska będzie w pełni demokratyczna, jak on będzie królem. I na tym to mniej więcej polega. Natomiast raz jeszcze podam ten apel do wszystkich dziennikarzy. Dajcie mi spokój już w końcu z tym, co Kukiz powiedział, bo to są naprawdę, przepraszam za szczerość, duperele. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, w jakim będziemy żyli ustroju i czy uda nam się wyjść z państwa partyjnego i w tym nam pomóżcie, a nie przeszkadzajcie, bo inaczej wpisujecie się w ten system, który gnębi obywatela. Ale zdanie o PSL-u pan zmienił. Proszę pana, nie zmieniłem o nikim zdania. Jakie zdanie? Ja generalizowałem wszystkich. Platforma, PiS, PSL, SLD, wszystkie partie, które powstały, które po 89 roku partycypują w utrzymaniu tego ustroju, to są dla mnie złe partie. Natomiast jedynie PSL wpisał postulaty, które po wejściu w życie likwidują patologię we wszystkich partiach. Podpisałem porozumienie z młodym człowiekiem, pełnym wiary, ideowym i człowiekiem, do którego mam zaufanie. A to, co mówiłem, to mówiłem. Jakbym pan opowiadał, co ja czasami o żonie mówiłem, a żona o mnie, to... Czy są jeszcze pytania? Zeszło słońce na koalicji. Czy są pytania jeszcze? Gdzieś można indywidualnie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.